Witaj bardzo serdecznie, tutaj Agnieszka Morawiecka z gabinetu Desprendety. Pomagam ogarnąć chaos emocjonalny, jaki jest w nas, a który może się objawiać w różnego rodzaju blokadach w życiu, w ciele, w naszych relacjach. I dzisiaj chciałam powiedzieć o mocnych stronach, o naszych, no właśnie, atutach, o tym wszystkim, co mamy takiego fajnego w sobie. No właśnie, moje doświadczenie tak na warsztatach, jak i w pracy indywidualnej jest takie, że w momencie, kiedy mówię, dobrze, to proszę teraz powiedzieć albo wypisać 10 swoich pozytywnych cech. I wtedy się zaczyna śmiech, wtedy zaczyna się jakby taka konsternacja i ja nie wiem, co napisać. Czasami są osoby, które zaczynają, piszą i po 3-5 po prostu się im kończą pomysły. No właśnie. I następna rzecz też, jaką czasami na przykład robię takie doświadczenie, mówię, proszę napisać 10 rzeczy, cech, swoich cech. 10 rzeczy, które Ciebie charakteryzują albo mówią o Tobie. I bardzo dużo wszyscy wtedy piszą właśnie swoje niepozytywne cechy. I to jest też bardzo fajne. Bardzo, no, dużo mówiące. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze żyjemy w świecie, w którym bardzo mówi się o tym, żeby myśleć pozytywnie, żeby o sobie myśleć pozytywnie, że Ty masz moc, że Ty to możesz, że Ty dasz radę, że Ty się nadajesz i tak dalej. I no właśnie, i takie rzeczy, że tak powiem, słyszymy, mamy ochotę tym żyć i oczywiście jest taka część w nas, która wie o tym, że tak, że ja mam taką moc, że ja to mogę zrobić, że ja dam radę, że oczywiście, jak najbardziej. Ale z drugiej strony jest też taki głos, który mówi, laska, z czym do ludzi. I to chciałam nagrać troszeczkę też zainspirowana z moją rozmową z Izą Antosiewicz o talentach, że właśnie każda nasza cecha ma swój blask i swój cień. To, że ja na przykład się do czegoś nadaję, jest moim blaskiem, ale też to nadawanie się ma swój cień. Czyli jakby nie tyle bierze jakieś tam z tym, że ja się nadaję, to się też wiąże jakaś odpowiedzialność, jakaś organizacja i tak dalej, i tak dalej. Ale samo to, że ja się nadaję, ma też właśnie swój cień, czyli moje doświadczenia, cienia, doświadczenia tego, że ja się nie nadaję, że ja czemuś nie podołałam, że ja w czymś byłam zła. I teraz, dlaczego przeważnie te właśnie złe rzeczy, te cienie, mają taką wartość dla nas. Dlatego, że te cienie są zapisane jako doświadczenia w naszym mózgu, doświadczenia naszego przeżycia. Że ja dzięki temu przeżyłam. Nasz mózg automatyczny, ja zawsze zapraszam do jego podstawę, do nagrania o mózgu. Chodzi o to, że mój mózg jest nastawiony na przeżycie i on się uczy przeżywania, tego, żeby przeżyć. I jeżeli ja nauczyłam się, mam złe doświadczenia z tym, że się właśnie nadaję, czyli że nie nadaję się, że nie podołam sprawom, że czegoś tam nie zrobię, że zawalę i tak dalej, to jest tak zapisane w moim mózgu, że to jest pewna forma mojego działania. I ja teraz muszę to odpamiętać, żeby móc przejść do jasności. Ja zawsze mówię, że no bo jest taki trend z tymi afirmacjami, żeby jeżeli nie możesz, że jeżeli się nie nadajesz, to teraz sobie musisz afirmować, że się nadajesz. I to oczywiście działa, ale w momencie, kiedy mamy zdezaktywowaną albo działamy w sposób świadomy, jeżeli mamy zdezaktywowany cień,
czyli to, że ja się nie nadaję. Musimy poznać nasz cień, musimy w ten cień wejść, musimy zobaczyć te wszystkie, niekoniecznie wszystkie sytuacje, ale te podstawowe jakby nawyki, które mnie wdrożyły w to, że ja się nie nadaję. I dopiero później ja mogę wejść w nadawanie się. I tutaj to samo też, właśnie na tym też polega świadome, na przykład świadome decydowanie, świadome kierowanie się w życiu, to jest to, że ja mam właśnie mam cień i blask, nie? Że mam to, że się nie nadaje, że jestem beznadziejna, że w ogóle nie podołam i że absolutnie w ogóle. I mam też to, że tak, że ja dam radę, że ja to zrobię, że ja mam tę moc, że ja... I teraz bardzo często na przykład to, że ja się nie nadaję, mamy na jakimś poziomie. Na przykład przyjmijmy, że jest to poziom 6. Żeby tam nie było za wysoko, ale też nie za nisko. No przeważnie, jeżeli jest jakiś cień, który się nam odzywa, to on musi być no, dość wysoko, czyli nawet tak na 8, na 9. No ale dobra, przyjmijmy, że to nie jest takie wielkie, więc mamy taki cień, który jest na 6. I mamy to, że ja mam tą moc, że ja się nadaję i że wszystko jest ok. Ja sobie mogę teraz afirmować, mawiać, pracować nad tym, że ja mam tę moc. Ja sobie dojdę na tą 10 z tą moją mocą, bo ja ją mam. Jest ok. Tutaj mam 6, tutaj mam 10. Jest spora różnica, więc jest ok. I problem jest w tym, że w momencie, kiedy ja wchodzę w rzeczywistość, w realność, spotykam się z wyzwaniem, to, co się dzieje, reaguje moje ciało, mózg automatyczny. Jeżeli mój mózg automatyczny ma odpowiedź z cienia, to nieważne, że ja blask mam na 10. Ten mój 6 cień, nawet jeżeli on jest 4 cień, on się odpali. Jeżeli ja mam świadomość, to ja mogę go obniżyć, ale mogę wtedy świadomie przejść w blask. Z tym, że zawsze tutaj trzeba się troszeczkę zająć tym cieniem. Ja uwielbiam pracę z cieniem, ja przeważnie, no, ja pracuję z cieniem. I dopóki nie przepracujemy cienia, ten cień będzie wyskakiwał. Potrzebujemy dość dużo świadomości, żeby mieć, żeby wyjść w blasku. Musimy przepracować spokojnie cień, żeby być w blasku. I bardzo często jest tak, że już mamy przepracowany cień, jesteśmy w naszym blasku, a i tak pierwszą reakcją, jaką mamy, jest reakcja cienia. Bo to jest jakby nasz szablon, nasza strategia na życie. I po prostu trzeba to przyjąć i pozwolić sobie zostać w tym chwileczkę, bo no jeżeli mamy to przepracowane, to naprawdę to się wybija, ale to są sekundy tylko. I przechodzimy w nasz blask, w tą moc. I wtedy możemy sobie afirmować naszą moc, wtedy możemy sobie wmówić właśnie, jaką ja to mam moc, ile ja to mogę. Ale ja jestem na cieniu. Ale ja ten cień widzę, ja ten cień ogarnęłam, ja przeszłam przez ten cień. I dopiero przechodząc przez cień, możemy dojść do blasku. Ja też bardzo często mówię o tym, że... Znaczy, o tym nie mówię za często, ale właśnie to jest też związane z tym. W alfabecie hebrajskim jest tak, że każda litera ma symbol, ma znaczenie. I każda litera właśnie ma swój blask i swój cień. I oczywiście jest tak, że będąc w blasku, można przejść w stronę cienia. Można po prostu się przemocować, przebłyszczeć i możemy wejść w cień. To samo, jeżeli jesteśmy w cieniu, jesteśmy już w totalnym, totalnym bagnie, kiedy już wiemy, już, nie, już po prostu jesteśmy przed murem, że już dotknęłyśmy dna,
dotknęliśmy dna, dotknęliśmy tego, że już po prostu już niżej się nie da. I wtedy wychodzi moc, wychodzi blask. I ten blask można rozwijać. Więc między blaskiem i cieniem musimy zachować pewnego rodzaju równowagę, równowagę, taką stabilność. I tutaj musimy, właśnie fajne jest to, że te cienie wybijają, ponieważ one nas przytrzymują, żeby ten blask nie przeszedł w stronę cienia. I tym miłym akcentem kończę. Jeżeli masz ochotę, jeżeli podobało Ci się to nagranie, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał, podziel się tym nagraniem, jeżeli uważasz, że komuś się to przyda i pomoże. Zapraszam, jeżeli masz ochotę przepracować swój cień, swoje ciemne strony. Zapraszam na rozmowę, na dole znajdziesz link. Zapraszam na rozmowy bezpłatne i później na sesje indywidualne. Mam też kursy, u mnie w sklepie znajdziesz kursy, przez które przechodząc właśnie możesz opanować ten cień, możesz jakby świadomie zacząć wychodzić z cienia, przechodząc na stronę jasności, na stronę blasku. Dziękuję Ci bardzo, cudowności, wspaniałości.